Cześć, tematem pierwszego mojego audiologa będzie polecenie na YouTube. Znaczy, co ja o tym sądzę? Słuchajcie, no to jest, zależy wszystko od tego, kto poleca i kto jest polecanym, bo na przykład dajmy zajebistego ziomka na YouTube, który jest szanowany, który jest wzorem dla wielu, wielu osób. Po prostu ma wielką publikę. I po prostu poleca jakiegoś idiotę. Zdarzyło się na polskim YouTubie? Oczywiście, że się zdarzyło. No może nie ostatnio, ale jakiś czas temu się zdarzyło. I patrząc po subskrypcjach, jakie ja mam, to po prostu zobaczcie, o kim ja mówię. Kto taki był szanowany i polecił po prostu idiotę. Może nie chodzi o to, że idiotę, tylko po prostu zachował się no niegodnie. Najprościej mogę tu powiedzieć. A drugą sprawą jest też, że jeżeli idiota poleca, po prostu ma słabą reputację, to znaczy ma tych widzów, ale tych widzów po prostu ma z litości, albo po prostu żeby się po niego nabijać. I po prostu poleca ziomka, który stara się, jest zajebisty i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje? Polecany ziomek jest właśnie takim odbiciem tego, który poleca, no, bez kitu, no. Nie będę tu rzucał nikami, ale polski YouTube ma takich ludzi, niestety. I na przykład takiemu polecanemu to po prostu o wiele trudniej osiągnąć jakby sukces na YouTube, swój sukces, a nie sukces polecenia. Wiem, że trochę to zagmatwałem, ale chodzi mi o to, że to wszystko zależy od tego, kto poleca i kogo poleca. Kto poleca i kogo poleca. Bo to jest najważniejsze. Ja na przykład, jeżeli miałbym zostać polecony i miałbym sobie wybrać, kto to miałby być, nie mówię o niku, tylko po prostu o charakterze jego. Na przykład wolałbym być polecony właśnie przez takiego taką osobę, która jest właśnie wzorem dla wielu, wielu osób, a po prostu bym podziękował takiej osobie, która jest pośmiewiskiem na YouTube, widzów ma nie wiadomo skąd, bo taka osoba, która by po prostu by mi utrudniła to wszystko. Już wolę nie zostać poleconym niż być poleconym przez takiego ziomka. Potem być patrzony na pryzmaty, patrz, tego polecił ten, nie? To pewno też jest idiota i tak dalej, i tak dalej. Nie. To już wolę nie. Dlatego... A czy warto polecać? Oczywiście, że warto. Jeżeli polecają osoby godne zaufania, to warto polecać. Ponieważ już mamy stałych graczy, już mamy dużych, stałych graczy na polskim YouTube. Prawie w każdej dziedzinie YouTube'a, no, w grach mamy. Ja to głównie w gry tam patrzę, no to mamy. I nowemu jest ciężko wejść, bo... No po prostu subskrybenci, widzowie już po prostu wolą oglądać tamtych, a na przykład nowych nie chcą. Szkoda. Na przykład ja jestem w takiej samej sytuacji, mam niecałe 50 widzów i wiem, że na polecenie tych grubych ryb nie mam co liczyć. Musiałbym mieć mega farta, ale wiem, że mi się to nie uda. Ponieważ jestem za mały jeszcze, musiałbym może najpierw z jakimś mniejszym youtuberem rozpocząć współpracę. Coś w tym stylu. Ale... No, dobra, nie zobaczymy z tematu audiologa, sorry. No, tak czy inaczej, polecenie na YouTube jest spoko. Tylko musi to robić konkretna osoba, żeby nie popsuła szansy drugiemu. Ale też najważniejsze jest to, żeby ta osoba, która jest ogarnięta i poleca, nie brała idiotów to polecenie, ponieważ tak zepsuje sobie opinię. I to, co powie ten polecany, to jest jakby też słowa tego polecającego. No, nie rzucać tunikami, ale na polskim YouTubie wiadomo, o co chodzi. Mimo, że to dawno to było,
No, ale po prostu taki mi temat audiologa wyskoczył. I jest. To tak czy inaczej, warto polecać, warto mądrze polecać, bo to jest w sumie chyba najważniejsze. Liczę na jakieś, na jakąś dyskusję. Na jakąś dyskusję, bo to jest w sumie najważniejsze. Dyskutujmy, cieszmy się YouTube'em. YouTube jest darmowy. Co prawda ma te limity 15 minut, ale w sumie nie martwmy się o to. Dyskutujmy, ile wlezie. Miejsca na serwerach mamy sporo, które jest praktycznie nielimitowane. Miejsce na serwerze, a filmików jest mądrych takich do komentowania mało, więc komentujmy, cieszmy się YouTube'em. Dzięki, pa!